Ala nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłoby połączyć ją z Magdą coś więcej niż przyjaźń. Jest zestresowana tym, że dziewczyna tak otwarcie ją podrywa. Dzięki. O, znalazłam. No hej, jesteś wreszcie. Niespodzianka. Cześć. Już, no tak, to ja. Zapisałam się na twoje zdjęcia. Wszystkie. Spoko. Tu się podpiszmy. Sorry, ale dziwię się, skąd takie zainteresowanie tańcem. No jak to skąd? Od naszej pamiętnej gry w butelkę. No tak, przecież to był najgorętszy pocałunek tej całej imprezy, laski. Bardzo śmieszne. Nie, 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 śmieszne to są te gadki, w które musiałam wcisnąć w tyłek, ale no co się nie robi dla ukochanej, nie? O, widzę, że nasza zielona noc jakieś nowe miłości zapoczątkowała. Ala, ale co na to, Marcel? Odwalcie się. Co? Idę do niej. Mogę? Co? Co jest grane, Ala? Nic. No jak nic? Dlatego się tak wściekasz? No nic, mam po prostu gorszy dzień. Nie wiem, jest coś na rzeczy między tobą a Magdą? Widziałem, jak się spiłaś na jej widok. Nie, nic, po prostu mam zły dzień. Tyle. Dobrze, po prostu się chciałem dowiedzieć, czy nie macie jakichś kwasów. Wyluzuj się, Ala. Nie, nie mam żadnych kwasów. Mam po prostu fatalny dzień, laski tak mają. Przepraszam. Okej. Okay. To się poddaję, już więcej nie będę pytał. Okej, to zaczynamy tak jak zawsze. Bierzemy maty, trochę rozgrzewki i ciśniemy dalej. Dobra, ale ja najbliżej pani trener. Okej. No to co, na początek parę skłonów. Rozgrzejemy nasze nogi. Ręce do góry i jedziemy do prawej. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. No przy takiej gorącej instruktorce to od razu raz, się rozgrzeje. Dwa. Magda, skup się, bo jesteś pierwszy raz. Trzy. I góra. Jeszcze raz prawa. Raz. Dwa. Trzy. Nie, no ciężko jest się skupić, jak tak się wyginasz. Magda, bo cię są dwie wale. Lewa. Raz. Dwa. Nie, dobra dziewczyny, nie zwracajcie uwagi, my to już tak i mamy, góra. Wiecie. Kto dwa. Się czubi i tak dalej. Dobra, ciśnijcie jeszcze trochę to i możecie przejść do skłonów, dobra? Czekaj na mnie. Poprowadzicie za mnie tą rozgrzewkę? Błagam. No jasne, spoko. Dzięki. Magda, ja nie wiem, co ty wyprawiasz, czy to są jaja, czy ty naprawdę mnie podrywasz, ale tak nie może być. Ale ja się nie podrywam, to tylko żarty. Żarty? No to żarty się skończyły, nie przeszkadzaj mi w zajęciach. Ale serio, wywalasz mnie, bo nie wiem, powiedziałam ci parę komplementów? Tak. Możecie. Nie, okej, już mnie nie ma. Stara. Co ona ci zrobiła, że ją tak zrąbałaś z góry na dół? Słuchaj, nic, mam zajęcia, sorry.